Niech was nie zmieni tytuł tego filmu ze względu na to, że co prawda porozmawiamy sobie dzisiaj o iPhone 12, natomiast w zupełnie innym kontekście, aniżeli to zawsze robię przy filmach z różnymi najnowszymi informacjami czy plotkami na temat tego telefonu. Wszystko tak naprawdę od miesiąca jest aktualne, więc jeśli chcecie dowiedzieć się tych właśnie informacji, to kliknijcie sobie po prostu w ostatni film i będziecie na bieżąco. A w tym materiale zajmiemy się kwestią tego, co ten najnowszy smartfon z logiem nadgryzionego jabłka może tak naprawdę skopiować z telefonów z Androidem. Jest to tak naprawdę pokłosie pewnej dyskusji, którą ostatnio prowadziłem odnośnie tego, co tak naprawdę najnowszy iOS 14 skopiował właśnie z Androidów. Powiem wam, że jak przyjrzymy się temu systemowi, to naprawdę sporo zapożyczeń będziemy mogli dostrzec w kontekście właśnie Androida, także mam nadzieję, że ten film wam się spodoba, a żeby go jeszcze bardziej uatrakcyjnić, to chciałem wam rozdać taką kartę podarunkową do Google Play'a. W sumie nie robiłem tego nigdy, zawsze rozdawałem do iTunes'a, no a przecież sporo osób ogląda mnie też mających Androida. W związku z tym wystarczy mnie zaobserwować na Instagramie. Ja wybiorę za 3 dni, czyli w niedzielę, jedną osobę, której wręczę tego Google Play'a, a raczej te doładowanie, i będzie mogła sobie kupić dowolną aplikację, grę, muzykę, film, książki i wiele więcej. Także wpadajcie i obserwujcie, a może tym razem to właśnie wam się poszczęści. No i może jeszcze gwoli wstępu, tylko was zachęcę do subskrypcji kanału, aby być po prostu na bieżąco i nie przegapić żadnego nowego odcinka. Także zacznijmy sobie od tych kopii, które Apple przeprowadziło na rzecz swojego systemu i mocno inspirowało się samym Androidem, a może inaczej, tymi sugestiami, które wiele osób mówiło po prostu, że zróbcie to, to i to, bo tego po prostu brakuje. Przede wszystkim mamy widgety, czyli taką rzecz, która jest must have na każdym Androidzie, tak przynajmniej zauważyłem u swoich znajomych. Dodatkowo mamy sugerowane aplikacje w tej zakładce biblioteka aplikacji na samym końcu tych wszystkich pulpitów. Trzecią sprawą jest Picture in Picture, czyli ta funkcja obraz w obrazie. No to jest rzecz, która jest dostępna na wielu systemach, ale można powiedzieć, że na Androidzie, jeśli chodzi o urządzenia mobilne, no była wcześniej, no więc możemy tutaj ponownie dostrzec po prostu pewne zapożyczenie. Jest też ta funkcjonalność, ja to tak przynajmniej nazywam o nazwie App Clips, czyli tę możliwość ściągania takich miniaturowych aplikacji do użycia ich tak naprawdę jednorazowo. Sam interfejs dzwoniącej do nas osoby na iOSie też uległ zmianie i jest w zasadzie już kopią 1:1 tego, co było na Androidzie, ale powiem wam, że to jest jedna z bardziej praktycznych rzeczy, że wam to połączenie nie wyskakuje na cały ekran, tylko jest kulturalnie u góry. To jest naprawdę dobra opcja w Androidzie i fajnie, że teraz będzie też w iOSie. No i w zasadzie z takich większych wizualnych zmian to jest tyle, ale z takich zmian wewnątrz funkcjonalności samego iOSa, no to tych kopii jest zdecydowanie więcej. Możemy sobie zacząć od samych map. Tutaj widać, że ewidentnie Apple próbuje nadgonić Google Maps i dodaje te poszczególne funkcje, choćby związane z jazdą rowerem w mieście, aby nam wytaczało najkrótszą trasę, no to jest też kopia 1:1. Z drugiej strony mamy aplikację do tłumaczenia, czy w ogóle do rozpoznawania naszego głosu, na bazie którego potem będzie przeprowadzane całe to tłumaczenie. No i w sumie została też wreszcie dodana rzecz, która powinna być w zasadzie od dawna, czyli możliwość tłumaczenia tekstu w Safari. Tego nie było. W 2000, powiedzmy 20 roku jeszcze tej opcji nie było. I kończąc całą tą wyliczankę, można też zahaczyć o taką opcję, która jest związana z G-Keyboard, czyli z klawiaturą tą androidową, w której można było wyszukiwać tekstem konkretnej emotikony. Powiem, że mnie mega irytowało w iOSie, że jak chciałem znaleźć konkretną ikonkę, nie wiem, drogi, roweru, cokolwiek, to musiałem je wszystkie scrollować, patrzeć na te symbole, gdzie to jest, a tutaj w prosty sposób teraz będzie można to robić. Także jak widzicie, tych zapożyczeń jest naprawdę sporo, a tego można by jeszcze wymieniać i wymieniać. W związku z tym widać dość duże generalnie takie upodobnianie się tych dwóch systemów. To nie jest oczywiście też tak, że ja hejtuję Apple za to, że tak zrobiło, bo wiele tych rzeczy to są naprawdę fajne usprawnienia. No a z drugiej strony Android też kopiuje różne rozwiązania iOS-a, czy różne rozwiązania Apple. W związku z tym ja jestem raczej zwolennikiem teorii, że w gruncie rzeczy większości osób takie działania pomogą, aniżeli zaszkodzą. Chyba że ktoś bardzo nie lubi tego, żeby te dwa systemy trochę jednak się do siebie zbliżały, no bo to generalnie już teraz widać, że nawet wizualnie przez to dodanie widgetów będzie zanikać ta całkowita odmienność po prostu tych dwóch systemów. Ja testując tego nowego iOS-a, powiem wam, że jestem zdecydowanie za większością zmian, które zostały tutaj wprowadzone, więc mi to kompletnie nie przeszkadza. Natomiast tutaj tak naprawdę jest ta jedna kwestia, o której chciałem w dzisiejszym filmie mówić. Kwestia samego systemu i tych kopii. Natomiast teraz chciałbym przejść do być może tej bardziej interesującej rzeczy, czyli co zostanie tak naprawdę skopiowane z telefonów, z Androidem, a raczej rozwiązań, które tam możemy znaleźć w kontekście najnowszego iPhone'a 12 czy 12 Pro, które mają się właśnie pojawić tej jesieni. Mówię tej jesieni, bo być
być może nowością dla Was będzie też to, że być może będą dwie konferencje. Taka jest przynajmniej ostatnia, taka bardziej oficjalna plotka. Szczerze mówiąc, nie chcę się w to wierzyć, aczkolwiek Apple też oficjalnie powiedziało, że premiera iPhone'a zostanie przesunięta, ale wydaje mi się mimo wszystko, że to będzie po prostu jedna premiera, na przykład na początku października, czyli z opóźnieniem gdzieś 3 tygodni względem tego, co było w historii, ale mimo wszystko to będzie na jednym evencie. I rozpoczynając tą drugą część filmu, może zacznę od tego, co zrobiłem na swoim Instagramie i Facebooku też, a mianowicie zapytałem Was, co Wy byście skopiowali właśnie z telefonów z Androidem i przenieśli do tych najnowszych iPhone'ów, oprócz tego, że większość osób chciała zmiany ceny na niższą, chociaż powiem Wam, że jak patrzę na niektóre Huawei czy Samsungi, no to ta cena nie jest niższa, ona jest wręcz już taka sama, ale z takimi rzeczami w tym filmie nie będziemy się zajmować. Bardziej chodziło mi faktycznie, jakie tutaj usprawnienia możemy zobaczyć. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, to Apple skopiuje na pewno samo siebie. Chodzi oczywiście o wystające aparaty. W zasadzie wszyscy producenci teraz to robią, więc nie chcę mówić, że oni to robią na bazie Androida. Absolutnie nie. No po prostu mówię tutaj ironicznie, że skopiują siebie. Ja osobiście jestem strasznym przeciwnikiem tego rozwiązania, bo raz, że niektórym to może przeszkadzać wizualnie, ja to jeszcze olewam. Natomiast z drugiej strony, jak piszę dużo coś na tak dużym telefonie, to po prostu ten ekran mi się chwieje i to mnie naprawdę wnerwia. Kwestia tego, jaki kabel będziemy podpinać do tego najnowszego iPhone'a, moim zdaniem jest już rozstrzygnięta, a mianowicie będzie to nadal port Lightning. Wątpię, żeby Apple poszło tutaj w tym roku i zrobiło USB typu C, chociaż nie byłoby to takie głupie i to też nie byłoby może kopią 1:1 z urządzeń z Androidem, ale jednak upodobniłoby się do nich, ale także do iPada Pro, który przecież od 2 lat ma już ten port. W związku z tym to byłby taki naturalny krok w kierunku nawet swojego urządzenia, ale tak jak Wam mówię, na te rzeczy nie możemy liczyć, nawet że Apple je skopiuje po prostu z telefonu z Androidem. Coś, co wiele osób podkreśla, że Apple być może w tym roku to zrobi, to funkcja Always on Display, czyli wyświetlanie jakichś poszczególnych treści na zablokowanym ekranie, zegaru, kalendarza, obojętnie. Tak samo ekran 120 Hz, okej, on jest w iPadzie, tam jest ta technologia ProMotion, więc to nie będzie taka kopia typowa z Androida, ale jednak to w tych flagowcach z Androidem u tych telefonów najwięcej jest właśnie takich ekranów. Apple tutaj jeszcze ma cały czas te 60 Hz. Pytanie jest, czy już to będzie w tym roku, bo według ostatnich doniesień Apple chce oczywiście to zrobić, natomiast raczej w 2021 roku. Chcą jeszcze się wstrzymać po prostu z implementacją tej technologii, aby po prostu nie była tak bardzo obciążana sama bateria, ale jednak jeśli by chcieli walczyć z tymi wszystkimi flagowcami, którzy mają lepsze jednak te ekrany, już nawet nie pod względem właśnie rozdzielczości, a tego odświeżania, no to powinni to już w tym roku zrobić. Niestety być może niektórych zasmucę, ale kwestia notcha raczej nie będzie skopiowana ze względu na to, że Apple nie wycofa się z tego raczej ze względów wizerunkowych i ten notch co najwyżej, ale chyba nawet nie w tym modelu najnowszym, będzie lekko zmniejszony, ale to na pewno nie będzie takie zmniejszenie, jak ma na przykład Samsung z tą kropką. Swoją drogą, to oni w ogóle powinni inną rzecz zrobić i to też Wy zaznaczaliście w tych komentarzach, które dawaliście na moich mediach społecznościowych, że powinien być wreszcie wprowadzony ten tryb orientacji poziomej przy samym iOS-ie. Chodzi mi po prostu o to, że przy tak dużych ekranach, no czymś normalnym, w standardzie wręcz powinno być to, że jesteście w stanie obsługiwać iOS-a właśnie w ten sposób. Tutaj niestety nie jest to dalej zrobione. No i pytanie, czy ten największy iPhone, który będzie miał 6,7 cala aż, będzie wreszcie miał taką opcję, no bo przecież iPad mini, który ma tam powiedzmy cal więcej, ma taką funkcjonalność, no to dlaczego by tego nie wprowadzić właśnie też do iPhone'a? Jeśli chodzi o samą fotografię, no to tutaj Apple też raczej nie wyznacza standardów od dobrych kilku lat. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Być może nie chodzi tutaj stricte o kręcenie filmów, bo do tego jako tako nie mam zastrzeżeń, no ale Huawei czy Samsung robi jednak lepsze zdjęcia. Pytanie jest, czy Apple pójdzie tą samą drogą, co na przykład Huawei czy Samsung i doda tutaj jeszcze lepszy aparat teleskopowy. A nie zdziwiłbym się, jakby Apple umożliwiło nagrywanie w 8K i podwyższyło też liczbę megapikseli w samym aparacie, no bo konfrontując je z Huawei czy Samsungiem, no to sama specyfikacja, ta ilość megapikseli wypada dość blado. Chociaż ja zdaję sobie sprawę, że same megapiksele to nie wszystko, ale jednak wiele osób też na to patrzy. Niewątpliwie to wygląda na to, że okej, z jednej strony Apple po prostu usprawnia swój produkt, usprawnia swój aparat, natomiast z drugiej strony to cały czas wygląda na taki wyścig, w którym Apple dobiega do konkurencji, jest premiera najnowszych na przykład Samsungów, no i ta konkurencja znowu im odbiega. Nie ma czegoś takiego raczej, że Apple po prostu ich wyprzedza, bo nawet jeśli mówimy o trybie zwolnionej kamery, slow motion w tych najnowszych iPhone'ach, to ma być na takich samych parametrach jak w tym najnowszym Samsungu. No i prawdopodobnie jeśli chodzi o samą obsługę tego telefonu, pojawi się opcja wreszcie obsługi rysika. To jest rzecz, na którą też wiele osób czeka. Niekoniecznie ja, bo aż tyle nie notuję, czy w ogóle już nie rysuję, ale wiem, że sporo osób chciałoby na przykład mieć ten większy telefon i móc sobie robić notatki za pomocą Apple Pencil, więc prawdopodobnie to przyjdzie z taką jakby funkcjonalnością tego, co oferuje Samsung Galaxy Note. No i w zasadzie z takich zmian, czy kopii, inspiracji z Androida, czy może ktoś po prostu nazwać to usprawnieniem iPhone'a, to tyle. Niestety
tego, co najbardziej chcecie, czyli dymków z Messengera, raczej się nie przewiduje w tym najnowszym iPhone'ie. W ogóle to jest kwestia najnowszego iOS-a, nie iPhone'a. Natomiast bardzo wiele osób o tym pisało, więc chciałem jakby to dołączyć do filmu. Także pożyjemy, poczekamy i zobaczymy, co nam Apple zaserwuje, jakie rzeczy znowu będą tutaj inspiracją do tych konkurencyjnych telefonów. W samych systemach, jak widzieliście, tych rzeczy skopiowanych, no jest jednak sporo. Tak jak wam mówiłem, można to postrzegać po prostu jako usprawnienie na rzecz konsumentów, którzy sami chcieli po prostu takie zmiany. Natomiast niektórzy trochę inaczej mogą do tego podchodzić. Tak jak wam mówiłem, do wygrania na moim Instagramie jest taka karta, więc jeśli macie telefon z Androidem, no to wpadajcie, obserwujcie mnie i ja wybiorę jedną osobę i przekażę jej po prostu za 3 dni tą kartę do Google Play'a i będzie mogła sobie pobrać dowolną rzecz z Google Play. Na wszystkich, bez różnicy jakiego telefonu używają, jakiej marki, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby po prostu nie przegapić żadnych nowych odcinków, a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!